Siamo wadełka, jako że tak czy siak jestem kanałem, mimo wszystko tutaj gamingowym, wolę nagrywać tego typu rzeczy w trakcie po prostu grania sobie w jakąś grę. A mianowicie zrobił się syf. Zrobił się syf, który został wywołany przez partie polityczne, które postanowiły, że w, teraz w okresie, właśnie covidu postanowiły, a mianowicie pan Kaczyński postanowił, aby ludzie rzucali się sobie do gardeł z powodu ustawy, która jest niezgodna z konstytucją, tylko że 27 lat na to tak naprawdę wszyscy ludzie mieli na to, żeby tutaj poprotestować i robić te inne rzeczy, ale akurat teraz jest ten moment, więc wydaje mi się, że jest to jakiś głębszy plan. Dlatego mi się nie chce nawet nagrywać, bo jak widzę, co się po prostu dzieje. Jak widzę Julki wylatujące na ulicę i tu kończę się z facetami na filmach na przykład albo widzę po prostu, że wręcz w Polsce zaczyna się po prostu robić wojna domowa, to myślak jasny trafia i krew nagła zalewa. Więc, żeby umilić Wam czas, pokażę Wam, że ostatnio do szpitala trafiło mi 500 piechurów. Najprawdopodobniej będzie to mniejsza ilość, aniżeli po tych wszystkich demonstracjach. I powiem Wam, że szczerze mówiąc, e... zastanawiam się, jak to się wszystko skończy. Po prostu zastanawiam się, jak to się skończy, gdyż jest to dla mnie niepojęte. Kolejną sprawą jest to, że oczywistym jest fakt, iż jeżeli płód w tym momencie ma już zdiagnozowane jakieś wady, to prawdą jest, że kobieta powinna mieć prawo wyboru, co z tym płodem chce zrobić, bo nie każdy chce narzucać sobie na barki odpowiedzialność na całe życie. Niektórzy mogą chcieć tego. Ale zakaz robienia tego nie jest moim zdaniem czymś wskazanym. Dlatego jak już to w tym momencie właśnie dać kobiecie wybór, a nie próbować go zabierać, takie jest przynajmniej moje zdanie. Chociaż ja mam w ogóle zdanie takie jak w niektórych stanach, że. Jeżeli Twoje rodziców się zgadza, to w ogóle do któregoś tam tygodnia, dopóki jest to bezpieczne, można przeprowadzać abocję. Ja jestem przynajmniej zwolennikiem tego, ze względu na to, że lepiej, jeżeli dwójka osób odchowa to dziecko jako zdrowe i odchowa je dobrze, aniżeli zrobić z niego po prostu patologię. No, ale to już jest. Takie moje czyte gadanie. Natomiast y, wydaje mi się, że lepiej by było, y, żeby zamiast chodzić teraz, że szczególnie że jeszcze była tu próba zmanipulowania wszystkiego kościołem, że lepiej by było po prostu zostać w chacie i olać całą sprawę. No i zwyczajnie Tak jest przynajmniej moje zdanie. Nie wiem, co Wy na ten, na ten temat uważacie, więc. Y, Cóż, ale w każdym razie moje zdanie jest takie, żeby po prostu nic z tym nie robić, zostawić to, bo jeżeli my nic nie zrobimy, czysto hipotetycznie, kiedy ktoś już z góry to zaplanował, bo to wszystko jest zaplanowane z góry: te głupie przemówienie, a następnie ten strajk, to jeżeli nikt by nic nie zrobił. To y, politycy w końcu zaczęliby zauważać, że ludzie mają głęboko gdzieś i w y, po prostu poważaniu to, co oni y, robią i to, do czego oni nawołują. Więc, moim zdaniem, bezczynność w tym momencie byłaby najlepsza, ale niestety, nie oszukujmy się, to jest Polska. To jest kraj katolicki, więc jeżeli rzuca się mięsem w kościół, to ludzie będą mieli tendencję do tego, aby wyjść i protestować niby właśnie za to, tak naprawdę, co jest głębokim kitem. Więc, więc to jest też powód, dla którego chwilowo nie robię live'u, bo chcę zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie. Chcę zobaczyć jak sytuacja się rozwinie. I później. Z tego co wiem, Calioner będzie robił z tego stream. Podobno chce zrobić z tego stream, ale nie jestem pewien, czemu to wyjdzie, więc filmik będę wrzucał na szybko. No i mniej więcej tyle co ja miałbym do powiedzenia w tej sprawie na bieżącą chwilę. Nie jestem prawnikiem, ale. E, z tym człowiekiem i jako człowiek zawsze byłem za wolnością wyboru, niestety, ale e, osoby uważające się za e, teoretycznie prawicowe, e, lewicowe, troszeczkę tak naprawdę są prawicowe. W, w Polsce wszystko jest na odwrót, nie tak jak być powinno, więc mnie to ogólnie rzecz biorąc śmieszy. Ale prawda jest taka, że. E, Kobieta wybór mieć, powinna. I tak samo, bo inaczej, w przypadku na przykład, kiedy dojdzie do mm, przestępstwa seksualnego i kobieta zostanie zapłodniona, to też powinna mieć możliwość wyboru. Ja wiem, że dziecko, które by się urodziło, nie jest niczemu winne, ale póki jest to płód, jednak. Czyli szczerze mówiąc, gdybym ja miał wybór na przykład urodzić się i wiedzieć, że matka będzie na mnie patrzeć z myślą taką przez całe życie, że ktoś zrobił jej kiedyś krzywdę i ja jestem owocem tego, to chyba wolałbym jednak być po prostu usunięty wcześniej i urodzić się być może w jakimś innym kraju, innych czasach, kiedy indziej, bo. Jeżeli o moją wiarę chodzi akurat, to nie jest. Ona katolicka, nie jestem katolikiem. Nie jestem też ateistą, więc tutaj pewne swoje poglądy mam. Co wy sądzicie na ten temat? Możecie pisać w komentarzach. Musiałem po prostu nagrać ten film, bo mnie to zaczęło wkurzać i denerwować, więc postanowiłem, że nagram film. Gdybym mógł, szczerze mówiąc, to bym najzwyczajniej w świecie puścił jakąś, może nie atomówkę, ale puściłbym po prostu jakąś bombę na ten sejm i sprawił, żeby był święty spokój i obalił w ten sposób rząd tych pieprzonych staruchów, którzy nie chcą wymrzeć. Bo nie oszukujmy się, ale te wszystkie rzeczy, które. Są tworzone i przez które ludzie się denerwują, nadal są tworzone przez osoby, które rządzą od wielu, wielu, wielu lat. Więc może pora się ich pozbyć, tak naprawdę. Zamiast demonstrować, to po prostu się ich pozbyć. Więc jak ktoś ma snajperkę w domu, to zachęcam do przetestowania, czy działa ona w terenie. Więc to by było tyle z mojej strony. To był tchala. Trzymajcie się. Na razie i do następnego odcinka. Wiem, kanał gamingowy wcinający się w politykę, wiem, całkowicie niezrozumiałe, ale na mnie też to wpływa, możecie mi wierzyć. Więc na razie dziwadełka i bajo!